Później nie, ale my... O... Że dobry wieczór, ale teraz już możemy powiedzieć. Nie, dzień dobry jeszcze. Mówię z góry, przepraszam za spóźnienie drobne, bo myśmy o wakacjach zaczęli rozmawiać ze Sławkiem i to tak ja właśnie. Ja myślałem, że to wszystko nas, że tak powiem, słychać i widać, więc tak się troszkę. Dopiero teraz nas widać i słychać, i za chwilę będzie nas widać i słychać na Facebooku, bo tam też zawsze nadajemy. To dla tych, którzy wolą jednak na Facebooku, bo w gusta są różne. Ja osobiście zawsze powtarzam, wolę klika, bezpośredni kontakt z prowadzącym. Sławek może czytać to, co do niego piszecie. A tak mówię, rozmawialiśmy właśnie o wakacjach, nie wiem, czy wiecie, ale Sławek dopiero co wrócił szczęściarz z Malagi. Tak więc... Ja już zapomniałem, że tak, byłem. A ja do tej pory, jak patrzę na te twoje czurosy, to ślinka mi cieknie po prostu i mówię, no tak. To jest coś, co mi chyba najbardziej brakuje, jeżeli chodzi o Hiszpanię. Tak mi to, wiesz, jakoś podpasowało, że naprawdę no, myślami wracam właśnie w sensie, wiesz, kafejka, churros, kafe con leche. Ach. Ja osobiście z Hiszpanii, bo też jestem wielkim fanem Hiszpanii, nawet na tyle, że zacząłem się uczyć hiszpańskiego swego czasu, później oczywiście przerwałem z braku czasu, ale jestem fanem po prostu krewetek, które w Hiszpanii jadam namiętnie i są naprawdę świetnie robione. Pulpo. Wiesz co to? No właśnie nie, czekaj, co to jest pulpo? Pulpo. Czyli oktopus po twojemu. Aha, a, no właśnie, słuchaj, to te owoce. Powiem ci, że nie jadłem jeszcze do tej pory, szczerze mówiąc. Nie? I właśnie teraz podczas tego pobytu powiedziałem sobie, że muszę trochę popróbować i spróbowałem dwóch wersji. Z grilla i taka ośmiornica galicyjska. Jezu, jakie dobre. Z grilla dobrze wspominam, jeżeli chodzi o pobyt w Grecji. To do tej pory krewetki były number one, teraz pulpo jest number one. Pulpo. No numero dobra. Uno. No dobra, słuchajcie, ale to może już jednak... My tu gadu, gadu. Dokładnie, my tu gadu, gadu w wakacjach. Ja wiem, że państwo przecież nie po to przecież, żebyśmy słuchali dwóch starych dziadów gadających o pulpo i krewetkach. No, słuchajcie, więc idziemy powoli, zmierzamy w stronę już właściwą meritum. Tak więc dzisiaj szkolna strona, własny blog, czyli Joomla to proste. I powiem szczerze, że jak ja sobie dobieram czasami prelegentów i tematy, to robię to typowo pod siebie. I tym razem zrobiłem właśnie typowo pod siebie, bo ja słyszę Joomla już któryś tam raz, a ja szczerze nie mam żadnego pojęcia. I dlatego też, słuchajcie, zająłem pierwsze miejsce w pierwszym rzędzie, żeby dzisiaj posłuchać co takiego Joomla. Ale żeby nie było, jest ostatni dzień maja i taka mała promocja, którą mamy, z której warto skorzystać, pewnie jeszcze na początku czerwca by można było. Jeżeli planujecie zakup podłogi interaktywnej do szkoły lub przedszkola, to możecie do niej dostać gratis robota na hasło zainspirowanie. I to tyle, jeżeli chodzi o reklamę. Sławek, zostawiam was w dobrych rękach. Pamiętaj, Sławek, masz godzinę, niestety, tylko. Okej? Tak więc do dzieła. Z tym zawsze jest problem. Witam, słuchajcie, bardzo serdecznie. Jeżeli się uda, to dzisiaj chciałbym wam pokazać, że tak naprawdę nie trzeba być informatykiem, żeby mieć własną stronę, czy swoją, czy żeby prowadzić własną stronę, czy też stronę szkoły, może jakiś swój blog. Będę chciał wam pokazać, jak można to zrobić w oparciu o jeden z kilku popularnych systemów zarządzania treścią. Mam tutaj na myśli, tak jak już Sylwek powiedział, system Joomla. Słuchajcie, system jest rozwijany na zasadach open source, czyli dostęp do źródeł tej aplikacji webowej jest za darmo, bezpłatny. Możemy sami również wspomóc jego rozwijanie. No i dzięki temu on się cały czas rozwija i do używania jest bezpłatny. Słuchajcie, tak naprawdę mając godzinę do dyspozycji, zastanawiałem się bardzo mocno, o czym mówić, a o czym w ogóle, a co w ogóle nie pokazywać. Więc słuchajcie, pominę tutaj takie kwestie bardzo techniczne, więc żebyśmy się dobrze zrozumieli. Całość korzystania z systemu jest łatwa moim zdaniem,
ale to wcale nie oznacza, że nie trzeba się czegoś czasami być może nowego nauczyć. I drugi sygnał dla was, wcale nie trzeba być informatykiem, żeby to wszystko ogarniać. I tak naprawdę może się nauczyć tego każdy. Znam zresztą w gronie nauczycielskim wiele osób, które są, nie wiem, wefistami, prowadzą stronę szkolną, anglistami, matematykami, polonistami, no wielu różnych nauczycieli z różnych profesji, z różnych kierunków. No dobrze, skoro mamy tylko godzinkę, no to zamiast bleblania, słuchajcie, trzeba coś konkretnego pokazać. Moi drodzy, ja przełączę się na jeden ze swoich ekranów, postaram się wam udostępnić i na bazie tego ekranu będę mówił dalsze rzeczy. Czy mi się to uda? Mam nadzieję, że tak. W tej chwili powinniście już widzieć ekran ze stroną projektu Joomla. Widać. Wszystko widać. Chcę wam króciutko pokazać, jak wygląda taki proces od momentu, kiedy wejdę na stronę projektu, pobiorę coś, co mam do pobrania, gdzie to ewentualnie zapisać, co z tym zrobić i tak krok po kroku chcę wam pokazać, jak w tym momencie powstanie już gotowa witryna. Więc słuchajcie, pierwsze co trzeba zrobić, to kliknąć ten przycisk download, czyli po prostu pobrać jakieś pliki instalacyjne. Najlepiej pobrać najnowszą wersję i tutaj ja skorzystam z tego linku. W momencie, kiedy go kliknę, zobaczcie, no to za momencik powinna się pojawić, tak, powinna się, a nie, nie pojawia się, od razu się pobiera, zobaczcie, plik o nazwie Joomla 3927 Stable Full Package. No ja go już tutaj mam pobranego. I co trzeba z nim zrobić? W przypadku, kiedy chcemy zainstalować sobie tą stronę od razu już na serwerze zdalnym, na hostingu, no to należałoby ten plik cały przesłać do odpowiedniego folderu na hostingu. No i teraz słuchajcie, to są znowu technikalia, bo ja nie chciałbym zużywać zbyt dużo czasu na to, żeby pokazywać wam, jak wygląda proces przesyłania, jak tam później go rozpakować i tak dalej, i tak dalej. To są techniczne rzeczy, które spokojnie możecie się dowiedzieć i one troszeczkę mogą inaczej wyglądać w zależności od tego, na którym serwerze zdalnym pracujemy, jakie ten serwer zdalny ma oprogramowanie itp. itd. Więc w zasadzie większość rzeczy będę wam pokazywał w środowisku lokalnym, bo też możecie sobie takie środowisko stworzyć. Macie do dyspozycji taki pakiet, który nazywa się XAMPP. Jeżeli ktoś z was kiedykolwiek o nim słyszał, to moi drodzy, ja go spróbuję otworzyć. I w momencie, kiedy sobie pobierzecie taki pakiet XAMPP, to możecie stworzyć środowisko, moi drodzy, takiego serwera własnego domowego. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy mamy takie środowisko lokalne, no to wówczas tą stronę, którą my widzimy u siebie w komputerze, ona nie jest dostępna w internetach, więc trzeba o tym pamiętać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o instalację czy z poziomu serwera lokalnego, czy też z poziomu serwera zdalnego, to w zasadzie nie ma znaczenia. Ja tutaj się teraz przeklikuję przez zakładki, w których już mam pewne rzeczy przygotowane. Słuchajcie, zobaczcie, a może inaczej zrobimy, momencik. Tutaj na tej zakładce w tej chwili otworzyłem adres i folder, pod którym znajdują się rozpakowane pliki pobranego przeze mnie instalatora. Żeby tak szybciutko wam pokazać, jak te pliki wyglądają, zobaczcie. To jest szereg różnych folderów plików. Tak wygląda ten cały plik zip, który jest już rozpakowany. Trzeba go po prostu rozpakować i czy to w środowisku lokalnym, czy też w środowisku zdalnym, uruchomić ten adres, tak, pod którym znajduje się pod którym znajdują się te rozpakowane pliki. No i zobaczcie, powinno się uruchomić takie okienko instalatora. Tutaj trzeba wykonać dosłownie kilka kroków. Po pierwsze, nazwa witryny to jest ta nazwa, która będzie się pojawiać w pasku adresu przeglądarki.
to, co wpiszemy tu, to później na naszej stronie będzie widoczne o tutaj w tym pasku. Więc ja na razie sobie wpiszę strona testowa. Wszystko można uzupełnić także później, więc dlatego ja robię to w tej chwili na szybko, żeby wam pokazać, jak prosty jest proces instalacji. Tutaj wpisujemy jakiś adres, coś tam, czyli adres administratora. Ja wpisuję celowo jakiś zupełnie bezsensowny. I teraz tak, nazwa administratora witryny, czyli systemu zarządzania treścią. Admin, trzeba sobie porządne hasło wymyśleć. Najlepiej, żeby nazwa administratora też nie było admin, dlatego że skrypty sprawdzające i włamujące się do różnych witryn najczęściej bazują na tych typowych nazwach typu admin, hasło 1, 2, 3, 4, 5, hasło admin albo hasło password i tak dalej. Nigdy tego nie róbcie w witrynach, które są wystawione w internecie. Ja w tej chwili korzystam z serwera takiego testowego, więc spokojnie mogę tutaj różne bzdury powpisywać, nawet mówiąc wam, co wpisuję. Więc nie obawiam się, że tutaj zostanie jakieś wykonane włamanie na mój serwer. Zobaczcie. W pierwszym kroku nazwa witryny to są rzeczy, które trzeba wpisać. Nie mogę tego pola zostawić pustego. Wszędzie tam, gdzie są gwiazdki, trzeba coś wpisać. Muszę wpisać adres administratora, muszę wprowadzić nazwę administratora i dwa razy powtórzyć jego hasło. W kolejnym kroku, jeżeli mam do dyspozycji hosting, czyli zdalny serwer, muszę znać albo muszę wcześniej założyć nazwę użytkownika, który ma dostęp do bazy, która jest stworzona dla tej witryny. Więc w moim wypadku, słuchajcie, ja muszę podejrzeć tak na szybko. W moim wypadku ja utworzyłem sobie taką bazę danych i takiego samego użytkownika, zobaczcie. To, co w tej chwili tutaj widzicie, to jest nazwa specyficzna dla konkretnego hostingu, dla konkretnego zdalnego serwera. Nie sugerujcie się tym, co ja w tej chwili tutaj sobie wpisuję. Żebym pamiętał, jakie hasło dałem dla tej bazy danych. Zmienię sobie. A już wiem, przypomniała mi się przy okazji. Poszedłem troszkę na skróty, słuchajcie, bo robi się to spokojnie, więc to najczęściej wszystko jest ok, ale jak już pod lekkim stresikiem, zobaczcie, wpisałem już wam nawet hasło. Nazwa bazy danych jest dokładnie taka sama jak nazwa użytkownika u mnie. No i teraz tak, tutaj ten przedrostek można zostawić tak jak proponuje system, możemy sobie nadać własny, ale dobrze byłoby, żeby on zajmował, żeby miał przynajmniej 4 znaki. No i co? No i lecimy dalej. Słuchajcie, tutaj jest już podsumowanie całego procesu instalacji i uwaga, jeżeli coś tutaj po prawej stronie będzie na pomarańczowo, to znaczy, że należałoby to poprawić. Wszystko tutaj powinno być na zielono, wtedy jest ok.
Klikamy instaluj. No i jeżeli wprowadziliśmy wszystkie dane prawidłowo, to jak widzieliście, sam proces instalacji to chwilka. I tu jest jeszcze dodatkowy krok. Powinienem doinstalować język polski, jeżeli chciałbym, aby moja witryna i wszystkie komunikaty w witrynie były właśnie w języku polskim, lub jeszcze jakikolwiek inny język, którym będą operowali użytkownicy mojej strony. Więc ja tutaj doinstalowuję tylko język polski. I teraz zobaczcie, wybieram domyślny język panelu administracyjnego, nazywa się tutaj zapleczem i domyślny język całej witryny jako język polski. Zakładam, że po prostu będzie to strona moja lub strona szkoły, więc wybieram tylko jako domyślny język polski zarówno dla zaplecza, jak i dla witryny. Dalej. I to jest praktycznie koniec. Jedyne, co jeszcze trzeba zrobić, to usunąć ten taki katalog, który nazywa się installation. Jeżeli tego nie zrobię, to po prostu jak wejdę na stronę, proces instalacji rozpocznie się od nowa, więc trzeba to zrobić. No i teraz zobaczcie, mam wybór. Mogę od razu już otworzyć witrynę, jak ona wygląda, no albo wejść na zaplecze administracyjne. Ja zrobię to właśnie w ten sposób, że kliknę zaplecze, no i powinienem zobaczyć ekran logowania do właśnie tak zwanego zaplecza witryny. Zanim to zrobię, to jeszcze tutaj, zobaczcie, na dole mogę od razu kliknąć przejdź do witryny i to na zakładce dodatkowej uruchomi się, jak widzicie, pusta strona. Pusta strona dlatego, że powinienem podczas tego trzeciego kroku kliknąć, żeby mi system załadował przykładowe dane. Ja za momencik wam to pokażę. To wszystko przez to, że próbowałem robić to na zdalnym serwerze i z tą bazą danych hasło mi się coś tam pochrzaniło. Dlatego widzimy teraz pustą stronę. Zobaczcie. Logowanie do witryny. Muszę podać te dane, które podawałem podczas instalacji. No i to jest dostęp do zaplecza. To, co, z czym użytkownicy początkujący się stykają, to fakt, że tutaj jest bardzo, bardzo dużo opcji. Więc ja zawsze sugeruję, żeby skupić się tylko na tych czynnościach, które chcemy wykonywać. Jeżeli ja potrzebuję tylko i wyłącznie dodawać treść, no to bardziej skupię się tylko tutaj, zobaczcie, na tej części artykuły. Najpierw utworzę jakieś kategorie artykułów, no i później konkretne artykuły. Tworzenie tego wszystkiego jest oparte na prostych, no zobaczcie, takich formularzach. W momencie, kiedy chciałbym otworzyć jakąś treść, no to wpisuję tytuł, wpisuję treść, mam, jak widzicie, dosyć prosto wyglądający edytor, ale z wieloma opcjami. No i to jest w zasadzie tyle, co trzeba zrobić na sam początek. Oczywiście tutaj jest jeszcze wiele różnych opcji. Gdybym miał je omówić, no to zeszłoby nam bardzo dużo, ale chciałbym wam pokazać, jak wygląda witryna w momencie, kiedy zainstalujemy ją sobie po to, żeby się z nią zapoznać i żeby zobaczyć już treści takie przykładowe, które są zainstalowane razem z systemem, po to, żeby przeklikać pewne opcje, żeby sobie zobaczyć, jakie system ma możliwości. W związku z tym, moi drodzy, pokażę wam już wersję, którą mam zainstalowaną na serwerze lokalnym z kolei. Czyli już w tej chwili przechodzę nie do systemu zdalnego, tylko mam to już obecnie na swoim komputerze i zrobimy to jeszcze raz, ale w tym momencie załaduję przykładowe dane. Zobaczcie. Strona testowa. Jakiś adres e-mail administratora. Nazwa administratora i dwa razy hasło. W drugim kroku muszę podać nazwę użytkownika do bazy danych. W przypadku z mojego serwera lokalnego wystarczy, że ja tutaj wpiszę głównego administratora. W przypadku tego XAMPA, ponieważ ja uruchamiam w tej chwili tylko na komputerze, tutaj w zasadzie nikt z poziomu internetu nie ma dostępu do tego serwera, więc domyślnie tutaj jest nazwa ROT,
hasło jest puste, nazwę bazy danych mogę sobie wymyśleć w tej chwili dowolną, na przykład Joomla 3. No i teraz zobaczcie, jeżeli chciałbym zobaczyć i przeklikać sobie wszystkie opcje, które są dostępne zaraz po czystej instalacji tego systemu, to dobrze byłoby kliknąć sobie tą opcję Poznaj Joomla. Wówczas zostaną załadowane przykładowe treści, przykładowe artykuły zostaną stworzone, przykładowe moduły, menu i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczcie, jak teraz to będzie wyglądało. Cała reszta tu oczywiście powinna być zielona. Klikam instaluj. Będzie bardzo podobnie jak poprzednio, czyli znowu doinstaluję sobie język. Wybiorę ten język jako domyślny zarówno dla zaplecza, jak i witryny. Pyk, pyk. Usunę katalog instalacyjny. No i teraz już mogę, coś mi tam mieszka. I teraz już mogę się zalogować. Teraz zobaczcie, witryna wygląda już troszeczkę inaczej. To już jest praktycznie gotowa strona, prosto wyglądająca, bo tutaj mamy zaimplementowany bardzo prosty szablon, ale tutaj są stworzone takie przykładowe treści. No i mogę je sobie, zobaczcie, przeklikać, zobaczyć, jak wygląda, no nie wiem, na przykład mapa strony, tak? Tu akurat nie jest ona jakoś sensownie wdrożona. Lista kategorii, lista pojedynczy jakiś artykuł, jak wygląda. No generalnie trzeba byłoby sobie to wszystko przeklikać. Teraz zobaczcie, jak bardzo prosto, bo w tej chwili widzicie domyślny szablon, który jest zainstalowany razem z systemem, ale tego rodzaju systemy opierają się, może inaczej, treść i wygląd w tego typu systemach jest oddzielony, to znaczy wszystkie treści, które umieszczamy w tego typu systemach, w systemach zarządzania treścią, są umieszczane w bazie danych, natomiast ich wygląd, nad ich wyglądem, o ich wyglądzie decyduje tak zwany szablon. I teraz ten szablon możemy spróbować stworzyć sami. Do dyspozycji mamy wiele darmowych szablonów, możemy zakupić szablon. Opcji generalnie jest sporo. I teraz zobaczcie, domyślny szablon wygląda tak i strona domowa wygląda tak. Teraz spójrzcie, co się stanie, jeżeli ja zmienię szablon na któryś jeszcze z innych domyślnych. Mam do dyspozycji tak naprawdę trzy szablony w domyślnej instalacji Joomla. Znajdę je w menu rozszerzenia, szablony. I teraz zobaczcie, to poznaje, który szablon jest domyślnym szablonem po tej tutaj gwiazdeczce żółtej. Gdybym chciał teraz szablon o takiej nazwie zdefiniować jako domyślny, no to wystarczy po prostu kliknąć na tej gwiazdce. Jak teraz odświeżę główną stronę, to zobaczcie, witryna zupełnie inaczej wygląda. Ona też jest w tej chwili prosta, dlatego że te szablony zaimplementowane w domyślnej instalacji Joomla są po prostu mega lekkie, bardzo proste, po to, żeby użytkownik mógł szybko już coś tam ze stroną robić. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda ten szablonik. No troszkę inny. Więc praktycznie jesteśmy już gotowi do pracy. Tyle tylko, że w większości przypadków te trzy szablony, które mamy do dyspozycji, no niestety nam nie wystarczają, bo to jakoś tak bardzo mega prosto wygląda. Teraz co zrobić, żeby ta nasza witryna, którą już jak widzicie, no jej instalacja nie powinna stanowić jakichś większych kłopotów. Co zrobić, żeby ta witryna była bardziej atrakcyjna, lepiej wyglądała? No tutaj mamy do dyspozycji kilka rozwiązań. Pokażę Wam, jak szybko wdrożyć witrynę, która już będzie naprawdę ekstra wyglądała, nawet będzie miała już takie przykładowe treści. Wystarczy te treści podmienić, słuchajcie, na swoje. W przypadku systemu Joomla spotkacie się często na witrynach, które oferują szablony, z możliwością pobrania tak zwanego pakietu Quick Start, czyli ten pakiet zawiera instalator Joomla,
plus szablon i plus wszelkie dodatki jeszcze do tego, żeby ta strona wyglądała tak jak demonstracyjny szablon, no i też jeszcze przykładowe treści. Na razie to pozamykam i w tej chwili już przejdę do tego, żeby wam pokazać, jak mogą wyglądać takie witryny. Jednym z takich stron, do których możecie zaglądnąć, jest strona Joomla Monster. Jest to chyba jedna z niewielu stron, jak nie jedyna, firmy, która tak naprawdę jest firmą polską. Oczywiście jest też odpowiednik anglojęzycznej witryny joomlamonster.com i tam już jest anglojęzyczna witryna, ale to jest nadal ta sama firma. Słuchajcie, i teraz tak, gdybym chciał tutaj pobrać darmowy szablon, zobaczcie, tutaj wybieram szablony i gdzieś darmowe, i gdybym chciał utworzyć swoją własną stronę, która wyglądałaby podobnie jak ta któraś z tych, ja szukam takiej witryny, która nazywa się JM Services, no to ta. Po pierwsze, możemy sobie zobaczyć na stronie danego producenta, jak taka witrynka wygląda, czyli nawet zobaczyć jej całe demo, przeklikać sobie, czy wygląd tej witryny to jest to, coś podobnego, co ja bym chciał osiągnąć. Zobaczcie, ten sam szablon, a jak może różnie wyglądać. Nawet elementy rozmieszczone są tak samo, a jak może wyglądać inaczej. Zobaczcie, to jest szablon dla tak zwanego business den, czyli szablon biznesowy, ale zobaczcie, jak ten sam szablon może wyglądać dla kogoś, kto chciałby prowadzić, nie wiem, na przykład bloga kulinarnego. To jest dokładnie ten sam szablon. A jak mógłby wyglądać dla gabinetu dentystycznego? W ten sposób. No i tutaj możemy sobie na stronie producenta przeklikać, jak to wszystko funkcjonuje i jak wyglądają te podstrony, ale ciekawszą opcją jest samemu sobie zainstalować taką witrynę, taki szablon już z przykładowymi treściami i sobie ewentualnie powyłączać niektóre elementy lub zmienić ich treść. No więc ja już tutaj mam zainstalowany taki pakiet Quick Start, słuchajcie, rozpakowuje się dokładnie tak samo jak pakiet ten pobrany ze strony joomla.org. Różni się jedynie tym, że już po zainstalowaniu ma zaimplementowany szablon od tego dewelopera, którego pobraliśmy szablon, łącznie z jakimiś skonfigurowanymi dodatkowymi modułami, ustawieniami, może nie tyle modułów, ustawieniami menu i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak wygląda ten szablon z Monsterów. W tej chwili już otwieram zainstalowany Quick Start. Instalacja, tak jak mówię, dokładnie będzie taka sama, jak przed chwilą wam pokazywałem dwa razy. Więc ja się w tej chwili skupię już na tym, żeby wam pokazać już działającą witrynę. Zobaczcie, to już jest witryna u mnie zainstalowana. Co ja tutaj mogę zdziałać? No, przede wszystkim powinienem zalogować się do strony administracyjnej, czyli najczęściej tutaj w przypadku systemu Joomla, aby przejść do tak zwanego zaplecza, do całego adresu strony trzeba dodać słówko administrator. I zobaczcie, uzyskuję wówczas dostęp do panelu administracyjnego. Loguję się. No i teraz jestem w tym momencie dokładnie w panelu administracyjnym systemu Joomla, ale teraz już jest to wersja z zainstalowanym szablonem, zobaczcie, o nazwie JM Services i tutaj on ma kilka tych opcji związanych z tym, że najpierw jest utworzony ten główny szablon, jest skopiowany i pozmieniana kolorystyka, podmienione obrazki, że on wygląda jak szablon kulinarny i bardzo podobnie jest zrobiony ten szablon dla dentystów. Zobaczmy, co jako użytkownicy takiego szablonu możemy zrobić.
Tu jest cała konfiguracja dostępnych opcji w tym darmowym szablonie. No po pierwsze, podstawowe ustawienia, czyli zobaczcie, mogę sobie dorzucić logo, czyli zamiast tego tutaj obrazka mogę dodać swoje. Mogę zdefiniować, czy chcę, żeby przełącznik rozmiaru czcionki był dostępny. Zobaczcie, co się stanie, jak go włączę. O, gdzieś tutaj powinien być, tylko nie wiem, czy nie powinienem odświeżyć. Oj, coś nie widzę. Co dalej? Pasek boczny of canvas, no to pomińmy. Mogę sobie włączyć stronę w momencie, kiedy na nią pracuję, że ona się, powiedzmy, otworzy dopiero w podanej jakiejś dacie, zdefiniować własną stronę błędu, włączyć lub wyłączyć układ responsywny. To, co jest ciekawe, słuchajcie, w tym konfiguracji tego szablonu, to ta opcja związana z układem. Zobaczcie, jak wiele elementów tutaj możemy umieścić w tym takim podstawowym układzie. Ten układ jeszcze oczywiście możemy zmieniać. Nie mamy na tyle czasu, aby to wszystko dokładnie wam pokazać. Wybaczcie, że tak się trochę mieszam, dlatego że po prostu nie sposób jest w tak krótkim czasie omówić opcje, które mamy tutaj do dyspozycji. Na temat obsługi szablonu, który jest oparty o tak zwany framework EF4, to jest ten właśnie szablon, jest osobna książka, która została napisana po to, żeby można było przedstawić wszystkie opcje dostępne dla tego szablonu. A, to co można na szybko, słuchajcie, układ układem, tutaj troszeczkę trzeba wiedzieć, o co tutaj chodzi, ale tak na szybko spójrzcie. Wyklikać to, co można wyklikać. Opcje związane z czcionkami, czyli zmienić rozmiar czcionki podstawowej, typ, czcionkę dla menu poziomego, dla nagłówków modułów, dla nagłówków bloga, dla nagłówków artykułów, no i jeszcze kilka jakichś tam dodatkowych opcji związanych z czcionkami. Dodatkowo zmiana kolorów, czyli jeżeli nie pasują nam te kolory, które obecnie są zaimplementowane domyślnie, mogę sobie domyślić taki główny kolor samodzielnie zdefiniować. Zobaczcie, tu jest dostępna takie okienko, w którym mogę sobie za pomocą myszki zdefiniować dokładnie odcień jakiegoś tam koloru, który mi odpowiada. Globalne ustawienia kolorów dla tego paska tam na górze, dla paska menu, dla modułów, dla stopki, no wiele, wiele rzeczy jest tutaj dostępnych, więc spokojnie można to sobie tak przeklikać, żeby mój szablon wyglądał tak, jak ja sobie życzę. I w zasadzie mam gotową stronę do tego, żeby już tutaj cokolwiek swojego umieszczać. Słuchajcie, najlepiej zainstalować sobie taki szablon już z domyślnymi treściami, po prostu sobie przeklikać, zobaczyć, co ja mogę włączyć, co ja mogę wyłączyć, co ja mogę zmienić i dostosować wygląd do własnych wymagań. Więc zachęcam do tego, żeby przeglądnąć dostępne możliwości na stronie Joomla Monster.com. Ja nie wiem, czy tutaj Sylwek linki w tej chwili wrzucać do czatu, czy gdzieś tam później podsumujemy i wrzucę te wszystkie jakieś interesujące strony. Możemy się umówić, że wrzucisz to na naszą grupę Zainspirowani, po prostu jako taki materiał podsumowujący i tam będzie to dostępne. No bo teraz musiałbym to jakby kopiować link. Nie, to na spokojnie. Wklejać tam jeszcze do podglądu. Sławek obiecuje, będzie post jutro na Zainspirowani. Linki mam zgromadzone, więc na pewno je ewentualnie udostępnię, żebyście mogli sobie przeklikać, zobaczyć i ewentualnie popobierać. Słuchajcie, następną takim w cudzysłowie producentem szablonów i też szablonów, które są dostępne bezpłatne, bo to, co w tej chwili wam pokazuję, to jest całkowicie wszystko za free, bez żadnych opłat.
No to tak, tam też możemy sobie pobrać taki pakiet Quick Start z zainstalowanymi treściami i z zainstalowanym już szablonem. To jest środowisko z kolei Gantry, moi drodzy. To już jest producent nie nasz, nie nasza produkcja. Spójrzcie. Więc w momencie, kiedy otworzę sobie stronkę gantry.org, może zróbmy tak, że główną stronę wam wyświetlę, żebyście mogli widzieć, jak to wygląda, to od razu rzuca się w oczy duży przycisk pobierz Gantry. W momencie, kiedy kliknę, to tutaj trzeba być troszkę ostrożnym, dlatego że oni tworzą szablony dla różnych środowisk. Zobaczcie, że Graph 1.1.9, Joomla 3.4, WordPress, pewnie też słyszeliście o tym systemie. To też jest system zarządzania treścią. No i jeszcze jakieś dodatkowe paczki instalacyjne, więc trzeba pamiętać o tym, co chcemy pobrać i dla jakiego systemu. W przypadku Joomla ja pobieram tutaj tą opcję Helium Rocket Launcher, to jest właśnie ta opcja Quick Stara. Trzeba ją pobrać, tak jak instalator Joomla, rozpakować i uruchomić stronę, zainstalować te trzy kroki, które wam wcześniej pokazałem. A po zainstalowaniu, zaraz po zainstalowaniu, bez jakichkolwiek dodatkowych czynności, stronka wygląda, słuchajcie, tak. To jest witryna z darmowym szablonem tego frameworka Gantry. Strona główna oczywiście i tutaj też należy się zastanowić, czy bardziej bliski jest mi wygląd witryny tego typu, czy też może wolałbym witrynę, która z której strona główna wygląda tak. Oczywiście warto byłoby przeglądać sobie poszczególne podstrony takiej witryny. No bo zobaczcie, gdybym chciał sobie zobaczyć, no nie wiem, stronę blogową witryny opartej o szablon Gantry, no to tu jest to skonfigurowane w taki sposób, że ona wygląda tak. W przypadku witryny opartej o framework EF4, tu też gdzieś jest wygląd blogowy, tylko ja nie jestem pewien, gdzie dokładnie, może tu, o, tu mamy kilka opcji, zobaczcie. Blok, dwie kolumny, dwukolumnowy, wówczas witryna wyglądałaby on w ten sposób. Jeżeli chciałbym zobaczyć cały artykuł, to jest jakby grafika do artykułu, wstępny tekst i w momencie, kiedy kliknę czytaj więcej, no to mam wygląd całego artykułu. Więc tu mieliśmy, to było tak, dwukolumnowa, jedną kolumnową, wtedy wygląd naszego bloga, naszej strony wyglądałby tak. No i tutaj mamy zupełnie inny framework, zupełnie inny szablon. No i tutaj wygląd bloga mógłby wyglądać tak. Za chwilkę wam pokażę na zapleczu, jak są skonfigurowane artykuły i dlaczego one akurat właśnie są tak skonfigurowane, że wyglądają tak. Jeszcze jest trzeci framework, który chciałbym wam zaproponować, też w pełni bezpłatny i bardzo, bardzo fajnie wyglądający. Moim zdaniem chyba najbardziej obiecujący, jeżeli chodzi o bariery związane z wyglądem. No to jest framework Helix. Strona projektu Shaper. Kiedy klikniecie sobie na stronę główną, to ona będzie wyglądała w taki sposób, a nas będzie interesował, słuchajcie, Helix. I w momencie, kiedy pobiorę, to tutaj też mogę pobrać, moi drodzy, ten pakiet z przykładowymi danymi i z już zainstalowanym szablonem. I ten szablon wyglądał będzie już z zainstalowanymi treściami. Pokazuję. Tak. I zobaczcie, mamy już trzecią wersję witryny, która od razu po instalacji może tak wyglądać. Wystarczy podmienić tylko treści, grafiki i już mamy własną stronę. To jest strona główna tego szablonu, tej witryny opartej o framework Helix.
I czy tutaj strona jakaś blogowa tu będzie. Zobaczcie, tutaj możemy tworzyć takie rozbudowane menu, w których jest więcej niż jedna kolumna, plus jeszcze nawet mogą znajdować się tutaj jakieś grafiki, także filmy wideo, słuchajcie, ale to samo możemy zrobić też w oparciu o framework F4, moi drodzy, też mogą tutaj być filmiki. Czy tutaj mamy gdzieś jakiś widok blogowy? A, no przecież tutaj, kurczę, zobaczcie. Więc tutaj blog w oparciu o ten framework mógłby wyglądać tak, bo to jest jedynie propozycja, to czy on będzie miał trzy, dwie, czy więcej kolumn, czy jedną tylko, to zależy od nas, od ustawień, jakie ja sam sobie zdefiniuję już na zapleczu. No i słuchajcie, tutaj mamy tak, trzy propozycje szablonów bezpłatnych, które możemy dostosować do własnych preferencji. I te trzy szablony bardziej bym proponował do tworzenia własnych stron prywatnych, dlatego że gdybyście chcieli tworzyć stronę szkoły, no to mamy jeden mankament, a mianowicie musimy spełnić wymogi, przynajmniej podstawowe wymogi dostępności, to znaczy witryna powinna być dostępna także dla osób z jakimiś niepełnosprawnościami, na przykład niedowidzące osoby, na przykład osoby, które nie rozróżniają kolory i tak dalej, może osoby w ogóle niewidzące też powinny móc skorzystać z naszej witryny. No i tutaj już, jeżeli chodzi o szablony, i producentów tego typu szablonów, to już tutaj mamy mocne ograniczenie. Nie ma tego wiele. Ale to, co jest dla nas najfajniejsze, to to, że kilka lat temu grupa osób ze Stefanem Wajdą na czele, Stefan Wajda to jest taki jakby, nazwijmy go w cudzysłowie, guru u nas w Polsce Joomla, to jest facet, który tak notabene też jest, był nauczycielem, bo to już jest facet, który ma swoje lata. I co istotne, to nauczyciel polonistyki zresztą. Facet, który u nas w Polsce ten projekt Joomla wspólnie z kilkoma osobami rozwijał, tłumaczenia wszelkie wykonywał. To, że Joomla jest w języku polskim, to jest właśnie jego zasługa. Wszystko to jest tłumaczenie jego. To wracając do dostępności, bo się gdzieś tam skierowałem na boczny tor, powstał taki projekt o nazwie dostępnyjoomla.pl. Stronka, która mówi właśnie o dostępności. Oprócz wielu materiałów, wielu treści związanych z tym, jak tworzyć dostępne strony, tutaj w kontekście tego, co wam w tym momencie pokazuję, czyli w kontekście szablonów do systemu zarządzania treścią, jakim jest Joomla, to tu znajdziecie sporo darmowych szablonów plus szablonów z przykładowymi treściami do różnych instytucji, na przykład do szkół. Zobaczcie, jeżeli kliknę zasoby i pobierz i wykorzystaj, to są w pełni bezpłatne zasoby, które możemy spokojnie pobrać. Na przykład zobaczcie, wybiorę sobie tutaj z tego okienka przeglądaj, coś takiego jak pakiety startowe, zobaczcie, tu mam stron z BIP, stron bez BIP, i tak dalej. I jeszcze są szablony dla dostępnych stron. To będą same szablony, ale zobaczcie, co uzyskam w momencie, kiedy sobie wybiorę opcję pakiety startowe dla stron bez BIP. No to zobaczcie, tutaj mam J Szkoła bez BIP. No to weźmy sobie właśnie tą J Szkołę bez BIP, wersję drugą. Ja już to mam pobrane i chcę wam pokazać, jak może wyglądać witryna już z przykładowymi treściami zaraz po zainstalowaniu pakietu Joomla razem z zainstalowanym już szablonem
pobranym z tej strony. A, nie mam zainstalowanego i chciałem chyba przy was to instalować. Dobra. Tak, zobaczcie. No to już wam przy was instaluję. Po pobraniu tego pakietu do szkoła, ja pobierałem ten tutaj w wersji 2, bez BIP. Po pobraniu tego pakietu znowu zostanie zapisany plik zip, tak jakbym pobierał pakiet Joomla ze strony tej pierwszej, którą wam dzisiaj pokazywałem, joomla.org. Po pobraniu trzeba go rozpakować do odpowiedniego miejsca na serwerze, no i rozpocznie się proces instalacji. Zobaczcie, on wygląda identyko tak jak pobrany pakiet instalatora Joomla. Więc tutaj znowu muszę wpisać nazwę witryny. Strona testowa szkoły, załóżmy. Oczywiście e-mail. Nazwa administratora witryny szkolnej. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście w drugim kroku trzeba wpisać wszelkie informacje związane z bazą danych, czyli nazwę użytkownika do bazy danych, który ma uprawnienia do bazy danych, hasło i nazwę bazy danych. Jej szkoła, nazwę sobie tak, jej szkoła. Dalej. Tu źle wpisałem. ROT powinno być, a nie ROR. Reszta wszystko jest OK, teraz powinno pójść. Słuchajcie, z przykładowymi danymi zainstaluję tą witrynkę, żebyście zobaczyli, jak zaraz po zainstalowaniu może wyglądać gotowa witryna szkoły z przykładowymi treściami. W momencie, kiedy zainstalowałbym bez przykładowych treści, no to wówczas musiałbym, znaczy tą opcję należy wybrać, kiedy chcę od zera tworzyć stronę szkoły, ale pod warunkiem, że już wiem, że znam ten ustawienia tego szablonu, wiem, co to są moduły, wiem, jak je ustawiać, czyli troszkę już więcej wiem na temat Joomla. Teraz chcę wam pokazać, jak może wyglądać witryna. To jest taka propozycja twórców tego szablonu, jak może wyglądać witryna szkoły w oparciu o ten szablon. No to klikam instaluj. Dobra, mamy. Zobaczcie, tutaj już nie musiałem instalować języka, on został zainstalowany domyślnie. Usuwam tylko ten katalog instalacyjny. No i słuchajcie, nie będę wchodził teraz na zaplecze. Od razu zobaczmy, jak wygląda taka witrynka. Spójrzcie. Pach. Mamy gotową stronę szkoły. Co więcej, ta stronka będzie stroną już przygotowaną i spełniającą podstawowe wymogi dostępności. No i mamy zorganizowaną już całą strukturę menu, przykładowe treści związane z tym menu. Zobaczcie, no klikam gdziekolwiek, no i cały wygląd witryny jest zdefiniowany. Tutaj te rzeczy związane z dostępnością, pamiętajcie, że to, że witryna ma takie przyciski typu tryb nocny, kontrast i tak dalej, to wcale nie gwarantuje, że to jest witryna w 100% dostępna, bo to, czy ona jest dostępna, w głównej mierze tak naprawdę zależy od tego, czy w jaki sposób są w tej witrynie tworzone treści. A to jak tworzyć dostępne treści z kolei, to w kontekście właśnie stron szkół, instytucji i tak dalej, no to tutaj w przypadku tej strony z projektem Kuźnia Dostępnych Stron także znajdziecie mnóstwo materiałów. I tutaj szczególnie polecam wam, słuchajcie, cały ten dział przeczytaj, tak, może tak, warsztat i dobre praktyki, o, tą część, a szczególnie tworzenie dostępnej zawartości, zobaczcie. Tu jest mnóstwo artykułów, w dużej części akurat stworzonych
przeze mnie, plus bardzo wartościowe, bardzo wartościowe artykuły Stefana Wajdy o tym, jak tworzyć dostępne treści. No na przykład jednym z podstawowych od rzeczy, od których należałoby zacząć, no to jest jak dodać artykuł, tak? No to spójrzcie, jest tu dokładnie łącznie z obrazkami, gdzie kliknąć, co trzeba zrobić, jakie są sposoby tworzenia dostępnych treści, jak należy je robić. No więc nie ma sensu, żebym ja w tej chwili wam to wszystko pokazywał, bo to jest naprawdę bardzo dużo czasu i osobne zupełnie kursy, ale spokojnie, bezpłatną wiedzę znajdziecie właśnie w tym, na tej stronie Kuźnia Dostępnych Stron. No zobaczcie, dobrze byłoby w przypadku osób, które zajmują się umieszczaniem treści w szkolnych witrynach lub w witrynach, które należą do jakichś instytucji publicznych, żeby jeżeli nie mają wiedzy o tym, jak tworzyć dostępne strony, to warto byłoby zapoznać się tutaj z tymi artykułami, moi drodzy. Czy coś jeszcze powinienem dodać? Aha, słuchajcie, jeżeli szkoła nie posiada funduszy na to, żeby stworzyć witrynę, a często tak jest, to zachęcam do tego, żeby właśnie spróbować budować witrynę w oparciu o ten szablon, który jest dostępny na Kuźni Dostępnych Stron, ale jeżeli ma choćby minimalne środki, no to ja na przykład sporą część witryn opieram o szablon komercyjny. Jest dostępny na tej właśnie pierwszej stronce, którą wam na początku pokazywałem. I zobaczcie, tu jest taka kategoria, powinna być kategoria gdzieś dostępne. Albo może WCAG. WCA. Myślałem, że jest jakaś kategoria w tej kwestii, ale sprawdźmy. No przecież jest na samym początku. Dostępne strony internetowe, zobaczcie. I tutaj oni tworzą już w tej chwili właśnie szablony dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. I między innymi są takie dwa szablony dla edukacji, zobaczcie. Ten JM Education i University. Zobaczcie, strona oparta o taki szablon. Tu możemy sobie przeklikać demo. Jak ona wygląda? Ona się często, te witryny dostępne, zobaczcie, charakteryzują się tym, że wokół pozycji menu pojawiają się jakieś takie dziwne obramowania. One mają właśnie służyć temu, żeby osoby z różnymi, w różnym stopniu niepełnosprawności mogli, albo takie osoby, które nie rozróżniają kolorów, mogły pewne rzeczy zauważyć. Poza tym w strukturze, w kodzie tego typu witryn często to, czego nie widzimy, są zaimplementowane takie rozwiązania, które pozwalają osobom na przykład niewidomym prawidłowo odczytać witrynę. Nie mamy w tej chwili na tyle czasu, zresztą ja się nie czuję niestety fachowcem od dostępności. Mam tutaj duży deficyt niewiedzy, ale to, co mógłbym wam pokazać nie dzisiaj, to to, w jaki sposób na przykład osoba niewidząca czyta stronę. W sieci znajdziecie jakieś czytniki stron i wówczas moglibyście sami sobie zobaczyć, co osoba tak naprawdę w cudzysłowie widzi, niewidząca, wchodząc na taką stronę, co widzi, wchodząc na stronę, która jest zgodna z wymogami dostępności, a co w cudzysłowie widzi w momencie, kiedy wchodzi na stronę, która nie jest zgodna z takimi wymogami. Bo uwaga, te strony oparte na tych frameworkach, które ja w tej chwili wam pokazywałem, one są fajne, ładnie wyglądające i nadają się dla naszych prywatnych celów, ale do tworzenia witryn publicznych nie za bardzo, bo one są jeszcze nieprzystosowane do tych wymogów dostępności.
Jeżeli chodzi, słuchajcie, o temat związany z tworzeniem dostępnych witryn, to oprócz tej kuźni dostępnych stron proponuję Wam jeszcze stronkę. O. Osoby, która też jest bardzo blisko związana z projektem Joomla, mianowicie Michał Trzepizur prowadzi tą stronkę i tutaj jest oprócz sporego zakresu wiedzy, także on prowadzi jeszcze usługi związane z audytem stron i tak dalej, więc jeżeli chcielibyście zbadać strony szkoły i szkoła posiada jakiś budżet, to może warto to zrobić. Nie mam stuprocentowej pewności, czy udało mi się pokazać Wam, że tak naprawdę utworzenie witryny, która fajnie wygląda w oparciu o system zarządzania treścią, jest proste, bo chciałem Wam pokazać, jak takie witryny, które tylko są zainstalowane, mają przykładowe dane, jak mogą różnie wyglądać. Niewiele mówiłem o tym, jak wygląda zarządzanie taką stroną, dlatego że no to już jest wiedza, która nie jest jakąś tajemną wiedzą i także nie trzeba być informatykiem, żeby tą wiedzę ogarnąć, ale jest jej na tyle sporo, że mamy małe szanse na to, żebym mógł pokazać Wam od A do Z, jak taką witryną zarządzać. Zresztą słuchajcie, jeżeli chodzi o obsługę tak jakby kompleksową, większość opcji dostępnych w systemie Joomla, to jest tyle treści. Nie wiem, czy to w tej chwili widać, słuchajcie. Cała książka tylko i wyłącznie na temat jednego tego systemu Joomla to jest bodajże 400 coś stron, prawie 500 stron, więc naprawdę no nie ma szans na to, żeby krok po kroku pokazać wszystkie aspekty zarządzania stroną, ale to oczywiście nie oznacza, że żeby to robić, to trzeba być informatykiem, bo moim zdaniem w dzisiejszych czasach to już jest nieprawda. Wystarczy ewentualnie jakąś tam drobną wiedzę posiadać albo poprosić kogoś o to, żeby mi tą moją stronę umieścił na tym tajemnym, zdalnym serwerze i ja już później tylko tą stronę mogę tworzyć treści, zarządzać nią i wcale naprawdę nie muszę super jakiejś tam wiedzy informatycznej posiadać. Dobrze oczywiście ją mieć, ale to nie jest chyba w tej chwili na dzień dzisiejszy wymóg. Tak mi się wydaje. Ja chciałem powiedzieć, że tak, wszyscy widzieliśmy, że godzina to tak naprawdę za mało czasu, ale mam nadzieję, że troszeczkę tej tajemnicy Sławek rozwiał. Słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli, to jest, ja sądzę, że on się zgodzi gdzieś na jesieni do nas znowu wpadnie i pokaże coś innego związanego z Joomlą. Natomiast rzeczywiście internety są tak obszerne teraz, że dla chcącego nic trudnego i można sobie poczytać i pogooglować dość sporo. Tak? Właśnie, tu właśnie dla fanów tradycyjnych, że tak powiem, metod przekazywania wiedzy, można zawsze kupić książkę. Tak? Ja tego, co mówi Sylwek, poczekaj sekundkę, bo o tym zapomniałem. Jeżeli mówimy całkowicie o wiedzy darmowej, no to oczywiście dla Was też mam fajną wiadomość, dlatego że stworzyłem też taki kompleksowy kurs bezpłatny całkowicie, no tylko trzeba się na niego zapisać i co kilka dni dostajecie lekcję związaną właśnie z obsługą tego systemu. Jeżeli komuś po tym dopiero byłoby mało, to dopiero zachęcam do literatury. Fantastycznie, czyli koniecznie zajdźcie jeszcze jutro na grupę zainspirowani i tak to wszystko Sławek zobowiązał, nie ma wyjścia wstawić. Tak więc będzie to dostępne na grupie. A tak jak mówię, tak jak dla mnie, gdzie Joomla znałem, dla mnie Joomla to w sumie to samo co Sławek, tak więc ten, natomiast nigdy jej nie widziałem w praktyce i nie wiedziałem, na czym polega, powiedzmy, tak, czy jak podstawowo po prostu sobie tą bazę zainstalować, to bardzo Ci za to dziękuję, bo naprawdę mogłem sobie to zobaczyć. Ja jestem tym człowiekiem, który raczej, znaczy pierwszą stronę tworzyłem w HTML-u, a później jednak WordPress, może nie tyle, co zdobył moje serce, no, ale po prostu ułatwił mi życie. Joomla to jest niemalże to samo. To znaczy, to nie są takie same systemy,
ale ich sposób działania jest ten sam. Zarówno WordPress, jak i Joomla opiera się na tym systemie baza danych treść i szablon wygląd. Ich działanie i obsługa jest troszeczkę inna, no bo to są systemy utworzone przez innych ludzi, więc naturalnie będą trochę inne, ale zasady korzystania czy tu, to moim zdaniem nie ma znaczenia. Dokładnie. I można sobie próbować, można się pobawić, a rzeczywiście z tą dostępnością teraz tak jest, że trzeba będzie też się zainteresować. I szkół, słuchajcie, trzeba o to zadbać. Musicie zasygnalizować dyrektorom, jeżeli dyrektorzy o tym nie wiedzą, bo na przykład u nas w naszym rejonie, w cudzysłowie góra, już naciska szkoły i jakby, może nie tyle przymusza, bo wymóg tego, że strony publiczne, czyli w tym strony szkół, powinny spełniać wymogi dostępności, to jest wymóg, który obowiązuje już od kilku lat. To nie jest od tego roku. To już jest przynajmniej z 5 lat, odkąd już dyrektywy unijne nakazują administratorom, czy może nie tyle administratorom, właścicielom witryn publicznych tworzyć dostępne treści. Aczkolwiek jak to było z przechodzeniem, to też zajmuje troszeczkę czasu. Może to będzie impulsem do tego, żeby rzeczywiście chwycić za tą Joomlę i stworzyć coś nowego. Słuchajcie, wysyłam wam link do ankiety. Prosimy bardzo tak standardowo, żebyście dali nam znać, jak wam się podobało i nie tylko. Jak rozwiążecie ankietę, to na końcu czeka niespodzianka, tylko nagroda, tak nazwijmy, i za to, że wytrwaliście z nami, czyli słuchajcie, link do certyfikatu. Możecie sobie go pobrać i uzupełnić imię, nazwisko już na komputerze. Tak więc Renata jeszcze ci to dopisała. I no ja się zgadzam, jeszcze się zgadzam, bo chciałem powiedzieć, że ja nie jestem informatykiem, bo uczę angielskiego na co dzień, tak, a stronę internetową stworzyłem nawet w sumie w swojej karierze dwie, a nawet trzy. Tak, więc... Ale jak mówisz w HTML-u, no to już jesteś, że tak powiem, niemalże pro, no bo Ja korzystałem z informacji dostępnych właśnie na internecie, na YouTubie, no, tak więc. Tak. Ale później zobaczyłem, że rzeczywiście jest coś takiego jak WordPress, który naprawdę po zainstalowaniu i tak dalej i zdobywaniu też już jest prawie motywu, prawda? Tak, jest taką gotową rzeczą. To się nazywa motyw, nie szablon. Mhm. Tak. I słuchajcie, dokładnie. Z tego co, tak jak tutaj pani Renata pisze, to właśnie ja znam mnóstwo osób, które gdzieś tam, zwłaszcza nauczycieli, którzy gdzieś tam kiedyś zetknęli się z Joomlą, tylko musicie mieć świadomość tego typu. Jeżeli gdzieś tam to kilka lub kilkanaście lat temu mieliście kontakt z tym systemem, to on tak ewoluuje, że to, co było kiedyś, a teraz, to jest naprawdę niebo a ziemia. Jeżeli sam wspominam wersję 1.5 Joomla, i część z was korzystała z tej wersji, to sami wiecie, jakie tam dopiero były chocki, klocki, trudności. No tam trzeba byłoby mieć już taką wiedzę trochę bardziej pro niż nieinformatyczna, a w tej chwili to tak mocno ewoluowało, jest to tak proste i nie sprawia jakichś większych problemów, że moim zdaniem jest w stanie obsługiwać ją nawet ktoś, kto jest nieinformatyczny. Powiesz, jak to jest, Sławomir, ty się starzejesz, a Joomla dojrzewa i staje się lepsza, po prostu. I tak to jest. Tam było jeszcze pytanie, kiedy Joomla Day? Że mamy Krzysztofa, ale nie kojarzę właśnie, który to jest Krzysztof, bo widocznie skoro wie o Joomla Day, no to gdzieś tam musieliśmy się otrzeć i pewnie się znamy. Więc Krzysztof, odezwij się gdzieś na czacie, na facebookowym czacie i przypomnij się, że to ty. Ale faktycznie w przypadku tego systemu jeszcze kilka lat temu co roku organizowaliśmy tak zwane Joomla Day, czyli takie jakby, no nazwijmy to, zjazdy miłośników, użytkowników i osób, które programują szablony, osób, które korzystają z tego systemu. No były to takie wielkie spotkania osób z całej Polski, gdzie dzieliliśmy się wiedzą, spotykaliśmy się z osobami, które działają, prowadzą strony w tym systemie. Także to naprawdę bardzo fajni ludzie. Ten kontakt taki właśnie osobisty z różnymi ludźmi z całej Polski to dla mnie jest chyba najcenniejsza rzecz tej społeczności joomlowej.
Super. Dobrze, Sławek, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. A Was zapraszam, jeżeli jesteście zainteresowani przed nami jeszcze w tym sezonie. Pożyteczne wydanie z 500 plusem to też było fajne, wtedy 3 godziny posiadówki, tak? Też miał wspomniany webinar. Natomiast słuchajcie, tak na koniec, jeszcze przed nami 2 webinary w tym sezonie szkolnym, ponieważ rok szkolny dobiega końca, może na szczęście, bo my już myślimy ze Sławkiem w wakacjach. Ja właśnie chciałem nawiązać do tego, bo teraz było czysto internetowo, za tydzień, słuchajcie, będzie z nami Joasia, czyli tak zwana, znana z profilu Biologia z blondynką, ale uwaga, nie będzie wcale o biologii, natomiast obiecuję blondynkę, słuchajcie, i będzie o grach terenowych, czyli o tym, jak ty uczy wyciągnąć uczniów z klasy, wyjść z nimi poza mury szkoły i spędzić ten czas kreatywnie, tak więc, żeby tak zrównoważyć troszeczkę te komputery i to wszystko, a wakacje moim zdaniem też jest świetny czas, żeby tą dżumlę ruszyć i żeby sobie coś w wolnej chwili nawet pod tą palemką tak porobić i się podszkolić, pouczyć. No bo przecież ileż... Pod warunkiem, że to jest coś innego niż się zajmujecie na co dzień, bo ja osobiście wolałbym odłączyć się całkowicie od komputerów. Ale pamiętaj, że zapowiadałem zimne lato, więc może jednak tak będzie, że na przykład ktoś będzie chciał się podszkolić z czegoś, tak więc jak najbardziej. Tak więc gry terenowe, Renata, świetnie. Ja jutro w ramach Dnia Dziecka na przykład idę po prostu z moją klasą nad jezioro i pogramy sobie w siatkówkę i w koszkówkę. Tak po prostu, bez niczego. Tak więc jeszcze raz dzięki za dzisiaj i zapraszam na za tydzień. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa, pa. Miłego wieczoru. Miłego wieczoru.